Podczas gdy żółto-czerwoni pracowali nad siłą, wytrzymałością oraz aspektami motorycznymi w Cetniewie, Michał Pazdan oraz Dawid Plizga udali się do Abu Dhabi na zgrupowanie polskiej reprezentacji narodowej złożonej z graczy na co dzień występujących w naszej lidze. Mecze z Norwegią i Mołdawią, jak również cały wyjazd spotkał się z ogromnym brakiem akceptacji. Pojawił się szereg pytań poddających wątpliwość zasadność takich zgrupowań poza terminami wyznaczonymi przez UEFA. Kibice i media swoje, a co na ten temat sądzi uczestnik tego zgrupowania, Michał Pazdan. Na pewno dla trenera reprezentacji jest to dobra rzecz, tak, bo ma przegląd zawodników tutaj z polskiej ligi, z ekstraklasy. Na pewno może się przyjrzeć niektórym chłopakom, no, którzy dobrze wyglądają w sezonie. Natomiast wiadomo, dla postronnych ludzi na pewno jest to zgrupowanie troszkę niepotrzebne, tak, bo to nie jest termin UEFA, tak, dlatego no wiadomo, nam ciężko zawodnikom jest oceniać, tak, my przyjeżdżamy, jak dostajemy powołanie, to przyjeżdżamy i robimy swoją robotę. Michał oraz Dawid w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przebywali przez tydzień. Oczywiście nie pojechali tam na wakacje. W trakcie zgrupowania trener Adam Nawałka realizował swój plan zajęć, który często zakładał odbycie dwóch jednostek treningowych dziennie. Wiadomo jednak, że sposób gry kadry, a sposób gry każdego z klubów, z którego pochodzili kadrowicze, różnią się od siebie. Poza tym nieobecność na obozie żółto-czerwonych w Cetniewie, gdzie główny nacisk położony był na przygotowanie motoryczne, mógł odbić się na fizycznej gotowości naszych kadrowiczów. Czy tak jest w rzeczywistości? Zapytaliśmy trenera Piotra Stokowca. Czy widać? No to się okaże, ale myślę, że mentalnie na pewno dostali takiego kopa i motywację do pracy. Natomiast z pewnością są trochę w innym miejscu niż my fizycznie, ale to są doświadczeni zawodnicy i myślę, że nadrobią to szybko. Być może teraz taki mały kryzys mogą przeżywać, bo jednak zrobiliśmy trochę więcej objętości niż oni tam, ale to jest kadra i tutaj nie można mieć pretensji. No, jak już powiedziałem niejednokrotnie, nasze dobro narodowe i po to trenujemy, żeby zawodnicy grali w reprezentacji narodowej. Natomiast no, nie da się ukryć, że mimo wszystko gdzieś tam troszeczkę brakuje tej objętości, trochę może takiego przygotowania, jakie miała reszta drużyny, czyli bardziej siłowego. Ale myślę, że spokojnie to nadrobimy. To są doświadczeni zawodnicy i też nie chciałem ingerować jak gdyby w przygotowania, zakłócać te kadrowe, mieli dodatkowe jakieś tam rozpiski swoje, ale jest jeszcze trochę czasu i cały czas staramy się, żeby tutaj to wkomponować, nadrobić i żeby wrócili do swojej dyspozycji jak każdy z zawodników z naszej kadry. Problem zgrupowań piłkarskiej reprezentacji Polski być może niebawem sam się rozwiąże. Będzie tak, jeśli sprawdzą się medialne doniesienia o tym, że zimowe zgrupowania kadry złożonej z ligowców ustąpią miejsca konsultacjom szkoleniowym, które miałyby się odbywać 3 razy do roku w kwietniu, maju oraz czerwcu. Proponowane rozwiązanie zakłada, że 3 spotkania miałyby trwać zaledwie 2 dni i odbywać się w środku tygodnia, tak by powoływani ligowcy nie mieli problemu z przygotowywaniem się do zbliżających się pojedynków ligowych.